Szanowni Państwo, witam serdecznie na swojej prezentacji. Trochę o przewrotnym tytule. Miałem okazję w zeszłym roku występować na Wall Streetie 19. Wtedy z kolei mówiłem o badaniach, które zrobiła jedna z przyszłych, mam nadzieję, noblistek, Abby Smith, odnośnie wyników firmy i wpływu tego, jak się zachowuje prezes na wyniki firmy. To była prezentacja, która dotyczyła głównie rynku amerykańskiego. Teraz stwierdziłem, że nie ma co iść w taki konkret rynku amerykańskiego, tylko raczej trochę przewrotnie zatytułować prezentację pod tytułem, zatytułować prezentację, na którą Państwo przyszli, co nie wydarzy się w 2016 roku i dlaczego na tym nie zarobisz. Widzę, że im mniej konkretny tytuł, tym większe audytorium, a więc w kolejnym roku, idąc tym samym trendem, trzeba będzie dać prezentację, na czym nie da się zarobić, lub też nie kupuj tego, to bańka. I wtedy z pewnością frekwencja jeszcze większa. No ale to już jest tytuł na kolejną prezentację. Na tej dzisiejszej mam nadzieję, że uda się też dojść do części pytań. Jeżeli starczy nam czasu, postaram się wyrobić ze swoim materiałem, aby faktycznie tego czasu było jeszcze trochę na ewentualne pytania. O czym będzie w tym konkretnym przypadku? No zasadniczo, jeżeli uda mi się tylko podłączyć ten cudowny rzutnik, przepraszam, pointerek. O czym w tym przypadku? Jeżeli chodzi o to, co się wydarzy i co się nie wydarzy, to zasadniczo to, co z pewnością Państwo kojarzą pod względem, nie rusz, kojarzą pod względem tego, co się zmieniło i co się zmienia na rynkach, to z pewnością jedna rzecz jest istotna. W dzisiejszym świecie zasadniczo informacje, plotki, w sumie wszystkie wydarzenia w coraz szybszym tempie zaczynają wpływać na rynki. I to jest coś, z czym spotykamy się na co dzień. Odnośnie tego, co się wydarzy i co się nie wydarzy, to dokładnie taki szum informacyjny, taki nawał informacji macie okazję za każdym razem oglądać, przetwarzać, zwracać na niego uwagę. No i niestety skutki tego przyspieszenia bardzo często dotykają wszystkich inwestorów. Stąd też ten przewrotny tytuł, co się wydarzy lub co się nie wydarzy i czy da się na tym zarobić lub nie da się na tym zarobić. Ten natłok informacyjny w praktyce mogliście widzieć kilkukrotnie. Zasadniczo takie nagłe informacje, które raptem wpływają, zmieniają całkowicie obraz sytuacji, przynajmniej na chwilę, zmieniają przegląd tego, na czym się skupiamy, co dla nas może być istotne w praktyce. Można pokazać na chociażby paru przykładach. Przykładach może częściowo historycznych, bo takie chwile grozy, jak na przykład 6 maja 2010 roku, możecie zobaczyć chociażby na takim wykresie. To jest dokładnie jeden dzień, który zapadł w pamięci inwestorów, który się nazywał Flash Crash i taki nagły, w sumie jednorazowy spadek amerykańskiego indeksu, w tym przypadku Dow Jonesa, w ciągu jednej sesji o 10%. Pomiędzy tym punktem na początku, a tym punktem tu o godzinie mniej więcej 19.30 naszego czasu jest mniej więcej 8,5% spadku. A potem indeks odbija o 8 i wydaje się, że jest wszystko w porządku. No jak spojrzymy na poszczególne firmy, takie jak Procter & Gamble tego dnia, spadło o 30%. Jak widzicie, takim nagłym, gwałtownym zejściem w dół. Firma Accenture wtedy też, tego dnia, konkretnie tego 6 maja 2010 roku, zleciała, jak możecie zobaczyć, z $40 do zera. A więc przez moment nie była nic warta. I chwilę później to wszystko wróciło do normalności, czyli wróciło do takiego swojego normalnego stanu. To nie są firmy, które produkują coś na charakterze startupu. Wyjdzie, nie wyjdzie, uda się, nie uda się. Procter & Gamble to zasadniczo firma, która robi, produkuje rzeczy, z których wszyscy korzystamy. Ktoś komuś przychodzi coś do głowy? Co robi Procter & Gamble? Jeszcze raz, co robi? Pasta do zębów, ktoś powiedział pampersy. No każdy używa tego, co potrzebuje. To wiadomo, ale po ostatniej sytuacji na giełdzie rzeczywiście może pampersy będą miały lepsze zejście. No w każdym razie moglibyście śmiało Państwo powiedzieć,
Paweł, ale to jest jakaś historia, 2010 rok. No teraz od tego czasu oczywiście rynki się zmieniły. No cóż, tak, zmieniły się, tylko czy nie wiem, czy na lepsze. Bo z kolei taki dzień jak 23 kwietnia 2013 roku też z pewnością pamiętacie. To był wtedy tweet krach, a więc jednorazowa informacja, która w praktyce sprawiła, że amerykański indeks S&P, który doskonale z pewnością wszyscy kojarzą, zleciał w ciągu minuty o 1%. Ten tweet krach to było 51 znaków grozy. Grozy dlatego, że wtedy na Twitterze agencji Associated Press włamano się i ogłoszono, że nastąpił zamach w Białym Domu, że Barack Obama jest ranny i wszyscy się oczywiście przestraszyli, co będzie za chwilę. Ten tweet został chwilę później odwołany, bo był oczywiście niczym innym jak tylko włamaniem hakerskim. Ale ten spadek to 130 miliardów dolarów straty na kapitalizacji. A więc można przewrotnie powiedzieć, że 51 znaków kosztowało 130 miliardów dolarów. No i tu znów moglibyście śmiało powiedzieć, tak, ale to 2003 rok. Od tego czasu na pewno coś się zmieniło. Tym razem na pewno jest inaczej. Cóż, czy jest inaczej? A pamiętacie ostatni wtorek? 31 maja 2016 roku, coś, co być może nie przemknęło przez media z taką istotnością jak te poprzednie krachy, ale także się wydarzyło, tylko już nie na amerykańskim rynku, w tym przypadku na chińskim. I ten chiński rynek tu co prawda słabo widać, bo nie zdążyłem ściągnąć lepszego wykresu, ale to, co możecie zobaczyć, to ten gigantyczny spadek, który sięga 10%. I to jest znowu jeden dzień. To nie jest miesiąc, rok, dekada, to jest chwila, podczas której gwałtownie zaczyna brakować albo płynności, albo chętnych, albo raptem są gigantyczne zlecenia na sprzedaż, które potem się odwracają. Co to wszystko oznacza? Tak na dobrą sprawę to, że niestety takich wydarzeń, które nie miałyby prawa się stać, które nie miałyby prawa ze statystycznego punktu widzenia zaistnieć, w praktyce niestety istnieją. I te informacje, te zmiany, myślę, że można połączyć z jeszcze jednym elementem. Skoro tak nagle się potrafi wszystko zmienić, skoro tak nagle może wypłynąć jakaś informacja i gwałtownie zmienić nasze podejście, naszą optykę odnośnie tego, czy zarobimy, czy nie, to wszystko są przecież liczby, to są cyfry, które gdzieś tam krążą. I Państwo śmiało mogliby powiedzieć, nie, no my obserwujemy nasze rynki, widzimy, wiemy, na co trzeba zwracać uwagę. Absolutnie jesteśmy przekonani, co jest w danej chwili najważniejsze, bo z tymi liczbami, cyframi obcujemy i cały czas jesteśmy na bieżąco. No to ja bym chciał zrobić z Państwem taki mały test. Skoro cały dzień spędzamy na wykresach, liczbach, analizach, jakichś wskaźnikach, zależnościach, korelacjach, to powiedzcie, moi drodzy, co Waszym zdaniem łączy ten ciąg liczb. Jakieś propozycje? Tak nieśmiało ktoś z tyłu krzyczy, że? Co czwórka? No tak, zgadza się. Absolutnie tak, to jest poprawna odpowiedź. We wszystkich jest czwórka. Wszyscy widzą, no nie? Teraz elegancko widać, nawet się podświetliło. Skoro już tak świetnie nam idzie, to sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie co łączy ten ciąg liczb. Czas start. Dobrze. Co jeszcze łączy poza tym przez trzy cyfrowe? Jak nie ma? Jak nie ma? Zasadniczo jest jakaś propozycja? Jest propozycja, że czwórka. No czwórka, no jest czwórka. No. Czy to naprawdę łączy? Czego? A to łączy. Zaczyna się od 0,32, najwyższa 851. No nie wiem, czy to łączy, ale poprawna odpowiedź już padła. Ktoś krzyknął, czego nie ma? Tak, brakuje dziewiątki. A teraz pytanie do wszystkich Państwa. Widzieliście, że nie ma dziewiątki? Pewnie nie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo dużo łatwiej jest zobaczyć to, co jest wprost. Dużo trudniej jest zaobserwować i zauważyć to, czego nie ma. To, na co
wydaje się, że nie trzeba zwrócić uwagi. Ten brak dziewiątki w tym przypadku teraz się wydaje oczywisty. No to jest taka oczywista oczywistość. No przecież wiadomo, że nie ma dziewiątki. No tak, nie ma dziewiątki, tylko że my to wiemy w tej chwili. Część osób, robiąc taki banalny test, potem mu odpowiada, no ale ja dziewiątki nie szukałem. No właśnie. I w ten sam sposób można mieć kłopot z zarobieniem i z zauważeniem tego, co się wydarzy na rynkach. Nie patrzyłem na to, nie spoglądałem na to, czego faktycznie wydawało mi się mało prawdopodobne. W ogóle nie szukałem w tą stronę. I mając tą świadomość, że informacje biegną z taką prędkością, to, że trudno jest zobaczyć coś, co potem staje się bardzo oczywiste, a co jednocześnie może być istotne dla rynków, ja napotkałem taki wykres, który część z Państwa, jeżeli byliście na poprzedniej debacie, tej, którą mieliśmy z Markiem Zuberem i z Łukaszem Piechowiakiem, to dokładnie ten wykres pokazywałem. W zasadzie te dwa wykresy, na których zgodnie z ankietą ostatnio przeprowadzoną przez Deutsche Bank, w praktyce zasadniczo większość, zdecydowana większość mówi, że co jak co, ale ta globalna recesja, globalne spadki, jakieś problemy wydarzą się. Tak, wydarzą się, ale dopiero w 2017 roku. Najszybciej w 2017 roku. A kto będzie przyczyną tego gigantycznego kłopotu? No to wtedy niemalże jednoznacznie wszyscy wskazują, no Chiny, no wiadomo, że Chiny, z pewnością Chiny, no ewentualnie jak nie Chiny, to Fed. Czyli jedno albo drugie. Co jest zdecydowanie niedocenione? Z pewnością to, co mogłoby się wydarzyć w 2016 roku. Szanse, że coś się wydarzy, niewielkie. Kto mógłby być przyczyną tych kłopotów? No zdecydowanie nie Europa. Mówi większość. Jak z pewnością kojarzycie stare giełdowe maksymy, większość zazwyczaj się myli. No to skoro większość w tym przypadku nie dopatruje ryzyka ani w 2016 roku, ani w Europie, no to ja zadałem sobie wprost pytanie, dobra, to co musiałoby się wydarzyć, co nie jest w tej chwili takie prawdopodobne, co musiałoby się wydarzyć, żeby te prognozy, te oczekiwania większości inwestorów okazały się błędne. I to nie jest żadna wielka tajemnica, to jest rzecz, która w tej chwili jest trochę jak ta dziewiątka. Czyli nie widać, ale jak się wydarzy, to wszyscy stwierdzą, no przecież to było takie oczywiste. I co taką oczywistością w tym przypadku może być? W moim odczuciu dokładnie te najbliższe 20 dni, które w praktyce oznaczają moment do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I tak jak cała Unia Europejska, te 28 krajów w praktyce jeszcze jest razem, tak na dobrą sprawę, jak możecie zobaczyć, jest jeszcze razem. Bo już za chwilę ten jeden członek może się wyłamać z całości. Co by to sprawiło? W praktyce okazałoby się, że nie 2017 rok będzie ryzykowny, tylko już ten 2016. Co mogłoby to sprawić, że się zarobi lub nie? Że zdecydowanie mocniej w rynki uderzy coś, czego się większość nie spodziewała. I ten stan Wielkiej Brytanii zasadniczo jest trochę takim odpowiednikiem tego, gdzie my byliśmy rok temu. Bo to, że ryzyko polityczne jest niedoszacowane, to mieliśmy się okazję dosyć boleśnie doświadczyć w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak to wyglądało? Wykres, który doskonale większość z Was absolutnie kojarzy, czyli warszawski indeks giełdowy, WIG20, który niestety od 8 maja miał trochę kłopotów. Tych kłopotów, nawet już wiemy, że nie gospodarczych, ale w praktyce kłopotów związanych czysto politycznie. I oczywiście argumentacja o tym, że rynki wschodzące wtedy faktycznie miały gorszy czas, że dolar zaczął rosnąć, absolutnie są poprawne. Tyle tylko, że to, co w moim odczuciu najbardziej się zmieniło, to dokładnie to ryzyko polityczne. I takie samo ryzyko polityczne, które u nas nie było w ogóle uwzględniane przez cały 2014 rok, tak samo jest w tej chwili na świecie, tylko w perspektywie Wielkiej Brytanii. Bo wyjście takiej Wielkiej Brytanii z tego gigantycznego koszyka krajów w praktyce już się trochę realizuje. Realizuje się głównie dzięki kursom walutowym, czyli takiemu pierwszemu papierkowi lakmusowemu, który już na dzień dobry może pokazać, co się może wydarzyć. To, co możecie zobaczyć na kursie funta do jena, to zasadniczo od grudnia dość silny spadek.
I idąc dalej przez funta do dolara lub też przez parę, która teoretycznie najbardziej powinna na tym wszystkim się pozmieniać, funta do euro, widać dość wyraźnie, że kierunek zasadniczo jest jeden. Czemu akurat grudzień? Czemu akurat wtedy? Część osób mogłaby powiedzieć, no ale wtedy Fed zaczął podwyższać stopy procentowe. No to jest ten moment, który był przełomowy. Nie jakieś tam wyjście, nie jakaś tam polityka. Oczywiście to miało znaczenie, ale śledząc te wydarzenia, które się wtedy działy w grudniu, widać bardzo wyraźnie, że wtedy nastąpił taki wysyp informacyjny, że Wielka Brytania ma coraz większą szansę opuścić Unię Europejską. Czyli tą 28, która z praktyki była teoretycznie nie do ruszenia. W praktyce miała ona zawsze pozostać razem, a tymczasem okazało się, że wcale tak nie było, że wcale tak nie musi być. Bo to, co jest najgroźniejsze na rynkach, to absolutne zawsze stwierdzenie, że to się nie może wydarzyć. Myślę, że bardzo wiele fortun zostało straconych przez to, że ktoś mówił, że to się nie może wydarzyć. Najbardziej popularną frazą, w zasadzie najdroższą frazą na rynkach jest jedno proste zdanie, które zasadniczo zamyka się w czterech słowach. Tym razem będzie inaczej. Czyli ta informacja o tym, że już ten proces przygotowania się pod wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej już na rynkach w praktyce się zaczął. To, co my możemy jeszcze zobaczyć, co należałoby absolutnie wziąć pod uwagę, gdyby coś takiego się wydarzyło, no to te 20 dni, które zostało jeszcze do tego wydarzenia, bo to dokładnie będzie 23 czerwca, to jest moim zdaniem czas, w którym absolutnie każdy powinien się zastanowić i jeżeli trzeba podjąć działania odnośnie swoich własnych inwestycji i portfela. Bo wprost trzeba by powiedzieć, no dobra, jeżeli Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej, to czy to wpłynie jakoś mocno pozytywnie na nastroje? Czy jakoś mocno rynki wtedy zaczną rosnąć? Absolutnie bym się tego nie spodziewał. A czy cokolwiek złego może się wydarzyć w sytuacji, kiedy pojawi się taki Brexit? Kiedy Wielka Brytania opuści, a w zasadzie zapowie opuszczenie Unii Europejskiej? Jak najbardziej tak. Więc ten czas, te 20 dni niepewności do 23 czerwca, to jest moim zdaniem moment, kiedy rzeczywiście wszyscy powinni się zastanowić z tym swoim portfelem, czy jestem przygotowany na wypadek tego, czego większość jeszcze nie oczekiwała. Bo większość, jak widzieliście, nie widzi problemów w 2016 roku, nie widzi problemów w Europie, a w praktyce może się okazać, że to dokładnie ten element jest najbardziej ryzykowny. Najbardziej ryzykowny, bo przez większość nieoczekiwany. I teoretycznie część osób, nawet wczoraj Marek Zuber i Łukasz Piechowiak, jak o tym z nimi rozmawiałem, to mówili, to w sumie jest tylko pomyłka. To zasadniczo David Cameron chciał dobrze przynegocjować Unię Europejską, przycisnąć kolanem, no i na tym wynegocjować więcej. Niestety to, co się zmieniło, to przyciskanie poszło teraz w drugą stronę. Ta wiarygodność, że to niemożliwe, żeby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, już została kilkukrotnie bardzo mocno naruszona. To są dokładnie wyniki sondaży. Wyniki sondaży, które jak widzicie parokrotnie zbliżyły się bardzo niebezpiecznie do granicy przewagi chętnych do wyjścia nad tymi, którzy chcą zostać. I to były już takie trzykrotne zjazdy. Tu na niebiesko oczywiście są ci, którzy chcą zostać w Unii Europejskiej, na czerwono ci, którzy chcą wyjść. No i wprost należałoby sobie zadać pytanie, no dobra, a gdzie jesteśmy teraz? Gdzie w tej chwili są ci za wyjściem i ci za pozostaniem? Najnowszy ranking z piątku. Czy ktoś miał okazję zobaczyć, gdzie jesteśmy w tych procentach? 42 do 46. No, niestety nie. Jest w tej chwili 51 do 49. I wiecie, to jest moim zdaniem jeszcze gorsze niż te 40 z haczykiem. Dlatego, że doskonale znacie to uczucie niechęci do inwestowania, to niechęci do zajmowania pozycji, nawet niechęci do analizowania w sytuacji, kiedy nie wiadomo, co się stanie. Kiedy ten element związany z niepewnością jest tak duży, że no w sumie nie wiadomo co.
te kolejne 20 dni to w moim odczuciu dokładnie takie przepychanie się pomiędzy jednymi i drugimi i takie aktualne sondaże, które należałoby przynajmniej częściowo śledzić, to na takiej stronie What UK Thinks można na bieżąco zobaczyć. I tym, myślę, będą najbardziej kierowały się rynki, inwestorzy w ciągu najbliższego czasu, mówiąc to niemożliwe, zmieniając się i przechodząc ze stanu to niemożliwe do to naprawdę może się wydarzyć. I to jest dokładnie ten sam element, który był z kolei, jak widzieliście, w Polsce. Czy to faktycznie byłby duży kłopot? No bo część osób może powiedzieć, nie, no to wyjdzie, Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, no i co z tego? Oni i tak za każdym razem tam się kłócili, za każdym razem były z nimi problemy, to czy faktycznie warto ich trzymać? Może nawet będzie lepiej. Nie obstawiałbym takiego scenariusza z bardzo prostego powodu, bo oczywiście poprawnym argumentem będzie to, że przecież Unia Europejska, strefa euro sobie spokojnie poradzi bez Wielkiej Brytanii. Jak możecie zobaczyć, Wielka Brytania to tam 3 biliony dolarów gospodarka, a strefa euro to zasadniczo takie 11 z haczykiem. I kuriozalnym jest fakt, że kraj, który chce w tej chwili wyjść z Unii Europejskiej, w praktyce najlepiej na tym wyszedł, że w niej był. Takie proste porównanie PKB per capita, czyli rzeczywiście produktu krajowego brutto na osobę, czy ludziom żyje się lepiej czy gorzej, jak możecie zobaczyć, tutaj w kolorze czerwonym jest Wielka Brytania i to jest początek wspólnoty europejskiej, 1973 rok. I na dobrą sprawę Wielka Brytania w tym całym ciągu wyszła najlepiej. No w tej chwili trochę ją tam Niemcy przegoniły, ale z perspektywy ostatnich tych 50 lat, to właśnie ten kraj, który teraz wychodzi, najlepiej na tym wyszedł. Z punktu widzenia samego wzrostu gospodarczego, też oczywiście i Wielka Brytania, i strefa euro miały kłopoty, tam 2009-2010 rok, ale później, jak możecie zobaczyć na tym wykresie, to nie Wielka Brytania ma większy kłopot, to strefa euro ma większy kłopot, a w zasadzie cała Unia Europejska ma pod tym względem większy kłopot niż tylko sama Wielka Brytania. Stąd znowu prosty wniosek, że zasadniczo wychodząc, ta sytuacja jeszcze się pogorszy. Pogorszy się nawet o tyle, że to, czego wszyscy w tej chwili nie lubią, to dług. A zobaczcie, że ilość przyrostu długu w Wielkiej Brytanii w tej chwili zaczęła hamować, a w strefie euro cały czas sobie stabilnie, skutecznie i mocno rośnie. Więc stwierdzenie, że to nie będzie miało znaczenia, bo gospodarczo to my tu w sumie jesteśmy zupełnie niepowiązani, jest moim zdaniem absolutnie błędne. Że przejdziemy nad tym do porządku dziennego? Absolutnie nie. To nie taki przypadek w stylu Grecji, która wyszła ze strefy euro, ale w sumie została. To nie przypadek Cypru, który miał zbankrutował, ale w sumie to też został i nic się nie wydarzyło. To jest zdecydowanie kaliber większy i poważniejszy, który czy się wydarzy, czy nie, tego nie wiem. Ale tego nikt nie będzie wiedział do 21 czerwca, do wyników. A jak widzicie, sondaże są bardzo, bardzo blisko siebie. To, co moim zdaniem jest w tej chwili największym zagrożeniem, to to, że to wyjście uderzyłoby w dwa fronty. A więc stwierdzenie, że to będzie suma zerowa. No, skoro ktoś przegra, to ktoś musi wygrać. To w praktyce wcale tak nie musi w tym przypadku być. Niestety tutaj nie będzie efekt żadnej synergii, tylko takiej antysynergii. Obydwie strony na tym stracą. A więc i ci, którzy będą w Wielkiej Brytanii, i ci, którzy będą poza Wielką Brytanią. Co świetnie widać na takim prostym porównaniu bilansów handlowych jednej strony i drugiej. Tu w kolorze niebieskim jest tam cała Unia Europejska i jest do niej lewa skala, gdzie widać, że ta Unia sobie radzi trochę lepiej, czyli po prostu mają ten bilans lepszy. To w tej chwili dość mocno istotne, bo wszyscy inwestorzy głównie patrzą, czy jest lepiej, czy jest gorzej z punktu widzenia gospodarczego na ten bilans. W Polsce zachowuje się on lepiej, więc sukcesywnie wszyscy mówią, no to powinno być lepiej. Niestety na giełdzie jeszcze nie jest. Ale tu już w moim odczuciu widać dość wyraźnie, że nie tylko Unia Europejska dostanie w kość, bo to się pogorszy, ale drugim, niestety przegranym całego tego wyjścia będzie absolutnie udział Wielkiej Brytanii. Spójrzcie proszę, że Wielka Brytania, czyli tutaj na niebiesko, to sukcesywnie, i tu prawa skala, to sukcesywnie bycie pod wodą. Zasadniczo ostatni raz ten bilans handlowy Wielkiej Brytanii był dodatni gdzieś tam w okolicy 85 roku. To jest kawał czasu.
A wyjście z Unii Europejskiej w praktyce sprawiłoby, że będzie jeszcze trudniej eksportować. W praktyce sprawiłoby, że będzie jeszcze gorzej dla tej gospodarki. I choć niektórzy potrafią z dokładnością do jednego pensa wyliczyć straty związane z tym, że Wielka Brytania wyjdzie, to ja bym się nie bawił tu w aptekarza. Czy to będzie bardziej 4000 funtów na rodzinę, czy bardziej 2000 euro na poszczególnego obywatela Unii. Tego nie damy rady wyliczyć, bo tego typu wydarzenie nie miało miejsca absolutnie jeszcze w takiego swojego precedensu w historii. W praktyce i Wielka Brytania, i Unia Europejska na tym stracą. A to, gdzie jest większość inwestycji, zapewne waszych, funduszowych, jakichkolwiek, które akurat są w tej chwili na topie, niestety tego prostego faktu nie uwzględniają. Nie uwzględniają, bo to przecież nie ma prawa się wydarzyć. Cóż, stwierdzenie nie ma prawa się wydarzyć jest w tym momencie moim zdaniem mocno naciągane. Czy my, konkretnie my tutaj jako polska gospodarka, powinniśmy się bardzo tym martwić? Czy to faktycznie jest większy czy mniejszy kłopot dla nas? Patrząc tak znowu prosto, statystycznie, przez to, jaki sektor gospodarczy ma największe znaczenie, no to oczywiście i w jednym, i w drugim przypadku będą to usługi. I w jednym, i w drugim przypadku najbardziej znaczący będzie przemysł. I w jednym, i w drugim przypadku na trzecim miejscu będzie rolnictwo. Tyle tylko, że z perspektywy gospodarki Wielkiej Brytanii, a Polski, to choć te cyferki są, można powiedzieć, na tych samych miejscach, one w żadnym wypadku nie są podobne, bo taka Wielka Brytania to oczywiście finanse, IT, to inżynieria. W Polsce, jak sobie doskonale możecie wyobrazić, to nie te segmenty gospodarcze są najistotniejsze, tylko maszyny, przetwórstwo, rolnictwo to jest to, gdzie rzeczywiście my możemy starać się brylować. No i patrząc na to, można by stwierdzić, okej, to nie ma żadnego kłopotu, no nie? No bo nasze powiązania pomiędzy tymi poszczególnymi elementami widać, że są niewielkie. Absolutnie słuszny wniosek, można powiedzieć, te cyferki nie są blisko siebie, nie jesteśmy mocno związani, nie ma kłopotu. Więc nawet jak się wydarzy, to mi to nie będzie przeszkadzało. Otóż, moi drodzy, patrząc tylko oczywiście na to proste porównanie, tak, tylko nie jesteśmy jedną wyspą w Europie, nie jesteśmy jedynym krajem, który ewentualnie by na tym stracił. Taki stopień powiązania poszczególnych gospodarek z Wielką Brytanią przedstawia się mniej więcej w ten sposób. To jest porównanie eksportu i importu w miliardach dolarów, czyli tak jakby jak mocno zmiana w jednym miejscu, konkretnie w tym przypadku w Wielkiej Brytanii, sprawiłaby lub mogłaby sprawić kłopot dla poszczególnego kraju. I patrząc na to w ten sposób, już zdecydowanie inaczej, myślę, możecie zobaczyć na tą siatkę powiązań. Choć ten poprzedni slajd pokazywał, że w sumie nie ma się czym martwić, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, bo te sektory są różne, to spójrzcie proszę, jak mocno niemiecka, francuska gospodarka są związane z Wielką Brytanią. Ten stopień oczywiście jest w tym przypadku największy. No ale niestety tak dobrze i tak słabo, jak radzić sobie niemiecka gospodarka, tak dobrze i tak słabo może sobie radzić Polska. Więc na prosta temperatura, takie 20 stopni, można powiedzieć, nic groźnego, w praktyce powinna być jeszcze uwzględniona z tą temperaturą wrzenia, bo akurat ta gospodarka może w pierwszej chwili dostać największego spowolnienia, największej niespodzianki, na którą w tej chwili, moim zdaniem, większość zupełnie nie jest przygotowana. Czyli stopień powiązania to jedno, takiego prostego gospodarczego, stopień powiązania wzajemnego w całej Unii Europejskiej jest zdecydowanie mocniejszy. Ten slajd pokazuje jeszcze jedną ciekawą rzecz. Ten stopień powiązania pokazuje jeszcze jeden element, który ku mojemu zdziwieniu w ogóle nie wypłynął. Mianowicie wszyscy koncentrują się na tym, no jak te kraje zareagują na wyjście Wielkiej Brytanii. Znowu wszyscy patrzą tak trochę poniżej, co się poniżej zmieni. A jest jeden kraj, który w praktyce dozna czegoś na kształt izolacji w sytuacji, kiedy Wielka Brytania wyszłaby z Unii Europejskiej. To oczywiście Irlandia, która sobie tutaj po cichu na razie siedzi, ale w praktyce to będzie rynek, który najbardziej dostanie w kość, bo to on w praktyce ma największe takie zależności nawet geopolityczne, a nie tylko gospodarcze. Więc jeżeli byście mieli
tak jest śmiałe stwierdzenie, ja się nie przejmuję, bo moje inwestycje, firmy, w które ja wybieram, nie mają problemu z Wielką Brytanią. One bardziej są na Irlandię. To blisko, ale na tyle daleko, że nie ma kłopotu. Otóż wcale nie. To uderzenie w tamtą stronę pójdzie jeszcze mocniejsze i to nawet nie przez fakt, że będzie ekonomicznie mocniejsze, bo te cyferki, jak sami widzicie, są mniejsze, ale przez to, że zdecydowanie nikt nie oczekuje, że cokolwiek złego może się tam wydarzyć, że oni sobie na pewno jakoś poradzą. Cóż, czy jakoś to jest coś, na co chcielibyście postawić swoje pieniądze? Jednak jest już element, który moim zdaniem dość wyraźnie pokazuje, że nie tyle rynki przygotowują się na ten scenariusz wyjścia, a raczej taki globalny kapitał mówi, dobra, nie czekajmy, nie stawiajmy pieniędzy na to, co zrobi, jak zagłosuje ten brytyjski robotnik czy urzędnik, tylko przygotujmy się na to, gdyby zagłosował jednak inaczej. I to moim zdaniem jest bardzo silny sygnał mówiący o tym, że ta realna alternatywa wyjścia z Unii Europejskiej jest coraz bardziej poważniejsza. Jest poważniej brana, powinna być poważniej brana pod uwagę, bo oczywiście nie wierzę w taki przypadek, że akurat informacje o fuzji i połączeniu dwóch największych europejskich parkietów pojawiały się miesiąc przed takim potencjalnym wyjściem i nie mają ze sobą związku. W praktyce takie połączenie London Stock Exchange i Deutsche Börse ma stworzyć jednego takiego behemota i giganta na skalę europejską. I jak bardzo zmieni to obraz świata gospodarczego i tego giełdowego, w którym wszyscy się poruszamy, ano znacząco, bo taki New York Stock Exchange, Nasdaq, japońska giełda, szanghajska i kolejne w praktyce są na razie dość mocno na górze. Czyli to, co widzimy, London Stock Exchange i Deutsche Börse, to parkiety raczej z takiego drugiego szeregu. A co się stanie, kiedy one połączą swoje siły? No wtedy ten UK Topco będzie w sumie trzecim najważniejszym parkietem na świecie. I to też jest moim zdaniem istotna informacja z perspektywy polskiego parkietu. Próbując konkurować tam z poszczególnymi giełdami, można trzymać kciuki, można mieć nadzieję, że w końcu kogoś dogonimy, przegonimy, wejdziemy w jakiś sojusz. Walcząc, w zasadzie próbując walczyć z takim behemotem, nie ma, wydaje mi się, żadnych szans. To są już setki rzędów wielkości większe kapitały i niestety sugerujące, że jest byłoby tylko kwestią czasu, kiedy warszawski parkiet też musiałby dołączyć się do tego całego gremium. Więc to wyjście, choć teoretycznie politycznie, polityczne, gospodarczo, a przede wszystkim giełdowo, jak widzicie, może mieć naprawdę solidne znaczenie. I to znaczenie nie w tym krótkim terminie, bo tego mało kto to uwzględnia, a w tym długim, dlatego że giełdowo będziemy w zupełnie, zupełnie innym miejscu. To już nie będzie próba rozgrywania pomiędzy dwoma parkietami, które by ewentualnie chciały nas mieć za sojuszników i sprawiać, żeby warszawska giełda była silniejsza, tylko niestety będzie to jeden podmiot, a jeden podmiot niespecjalnie będzie miał moim zdaniem ambicje, nadzieję, potrzebę, żeby w ogóle w taką nutę starać się uderzać. A więc dla warszawskiej giełdy w praktyce to też byłaby zła informacja. I to nawet nie jest najgorsze, bo oczywiście warszawski parkiet ma sporo zaległości. No, nie da się zbudować rozwiniętego rynku kapitałowego w 25 lat, jak inni budowali 125. No, nie da się nadgonić. Jednak samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, choć jak sami zauważyliście, nie jest brane pod uwagę, a może mieć bardzo duże znaczenie, jest tylko tak naprawdę pierwszą taką kostką domina, bo co się by potem zaczęło dziać z kursem funta, to nawet nie trzeba być żadnym wielkim ekonomistą, wyjadaczem czy doświadczonym graczem. No w sposób naturalny, w sytuacji, kiedy zwiększa się niepewność i nie wiadomo, co będzie, to automatycznie taka waluta traci. Funt w tym przypadku miałby stracić ze 20%. I to jest taka, wydaje mi się, dość konserwatywna prognoza. No bo przecież nie powinno być dużo gorzej, ale z punktu widzenia nas, czyli eksporterów, w których z pewnością inwestujecie, czy na warszawskim parkiecie, czy gdzieś poza,
to od razu niektórym się mogą lampki zaświecić. No to okej, to w porządku, to będzie, może coś z tego się da zrobić, jakiś biznes. Wcale niekoniecznie. Ten biznes polski to maszyny, towary, żywność, te wyroby przemysłowe, czyli to, co już pokazywałem. Ale stwierdzenie, że tak na dobrą sprawę tu jest szansa na zysk, to jest w moim odczuciu bardzo duże nadużycie. Dlatego, że znalezienie szybko nowych procedur, znalezienie szybko nowych rynków, kiedy wszyscy z Europy będą ich szukali, nie będzie miejscem, gdzie da się znaleźć zyski. Nie będzie miejscem, gdzie faktycznie da się łatwo i szybko zamienić jednego klienta z drugim i powiedzieć, a dobra, no to nie do was, to gdzie indziej sobie to wyeksportujemy. Zatem ten wpływ rynkowy bezpośrednio znów w kontekście konkretnych branż, tych wymienionych tutaj, może być niestety negatywny. Nawet powiedziałbym, że mocno negatywny. A idąc szczebelek wyżej, nie tylko z tej części giełdowej, tylko do tej części tak naprawdę już budżetów państw, zobaczcie, że to, co może mocno wpłynąć, co nawet nie może, co na pewno mocno wpłynie na to, co się będzie działo z przyszłością Unii Europejskiej, to oczywiście pieniądze. I te pieniądze w Unii Europejskiej nie biorą się z kosmosu, biorą się ze składek. Kiedy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, no to te 20 miliardów euro składki ktoś musi zasypać. Gdzieś muszą się pojawić te pieniądze, jeżeli ten budżet ma się dalej spinać. No, prosta matematyka sugeruje, że skoro ktoś daje mniej, to ktoś musi dać więcej, żeby to się zrównało. No i teraz my też się do tego biznesu trochę dorzucimy. A więc już nawet nie tyle gospodarczo, nie tyle giełdowo, ale nawet politycznie i geopolitycznie będzie bardzo trudno kolejnym krajom powiedzieć, no oni wyszli, ale my zrzucimy się bardziej. U nas będzie dzięki temu lepiej. Ciężko mi wyobrazić sobie, czy Niemcy, Francja, Włochy, a nawet Polska z radością powiedzą, że 300 milionów euro, nie ma problemu. 1,5 miliarda, chętnie dorzucimy więcej. Szanse na to? Mizerne. Co będzie oznaczało, że łączna pula dla wszystkich spada. A więc znowu ta taka stymulacja, na którą wszyscy sobie ostrzą teraz zęby, perspektywa unijna 2014-2020, 2016-2022, w praktyce da nam więcej. Czy da nam więcej? Tylko wtedy, kiedy tych pieniędzy faktycznie więcej będzie, a tu ich więcej po prostu nie może być. No bo jeżeli nie ma jednego dużego składkowicza, no to w praktyce nie ma też tego, kto mógłby te pieniądze wziąć. I to nas prowadzi do kolejnego wniosku. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to absolutnie efekt domina. Domina bardzo prostego. Takiego, który zaczyna Finexit, Grexit i wszystkie inne exity, które będą po kolei. To nie może być niezauważone w innych miejscach, bo jak zobaczycie po prostych referendach i po prostych pytaniach, czy kraj powinien przeprowadzić referendum, Włochy, Francja, Szwecja, Belgia, Polska, Niemcy, wszyscy są śmiało powyżej 30%. To już jest znacząca część społeczności. To nie są jednostkowe przypadki. A to, co jest jeszcze groźniejsze w długiej perspektywie, to to, że zagłosowałbym za wyjściem. Tak, zagłosowałbym za wyjściem, uważam, że warto wyjść. I wiecie, nie trzeba być nawet specjalnym populistą, żeby przekonywać ludzi do wyjścia. Wystarczy na przykład takim Finom pokazać ten wykres i powiedzieć im wprost, słuchajcie, my weszliśmy do tej strefy euro i nasze PKB sobie szło, tak samo jak Szwecji, Szwecja na żółto, a potem się zepsuło. A Szwecja, jak widać, dalej sobie radzi dobrze. No to ewidentnie my na tym tracimy. Ba, Finlandia nawet w ostatni piątek, czyli wczoraj, straciła najwyższy rating. Po raz pierwszy od 1994 roku Finlandia już nie jest AAA, tylko jest tam AA1 według agencji Moody's. I kolejny kamyczek do koszyczka, no to jest problem, to jest kłopot, który politycznie trzeba rozwiązać. Więc jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, co się nie wydarzy, jakie to będzie miało skutki, z tej perspektywy, tej niebranej pod uwagę, ale tej, która jednocześnie ma bardzo duże znaczenie, to właśnie to wyjście, to polityczne zagranie, które może solidnie namieszać. I to nie jest, moi drodzy, jedyne polityczne zagranie, które w tej chwili jest obowiązujące. Coś znowu, co jest po drugiej stronie półkuli, co też teoretycznie nie miałoby prawa się wydarzyć, bo jeszcze rok temu różnica pomiędzy poparciem dla Hillary Clinton a dla Donalda Trumpa była potężna,
A teraz? A teraz jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie, o dokładnie w tym miejscu. I zasadniczo to jest też kolejny przykład, że ta globalna niepewność polityczna sukcesywnie rośnie. Mamy problem w Europie z tą polityką, mamy problem, jak widać, w Ameryce. I jeżeli byście zapytali mnie wprost, czy to, co w końcu będzie, naprawdę już ten kryzys jest nieunikniony, on musi kiedyś nastąpić, przecież jest tak dobrze, będzie to drukowanie, powinno być lepiej. Powinno być, ale zasadniczo każda, ale to każda zmiana w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych łączy się niestety z takim trochę wyrokiem na Hossę. Wyrokiem na Hossę, którą możecie obserwować za każdym razem. I o tym, co się nie wydarzy, na czym na pewno nie zarobisz, najlepiej może pokazywać taki długoterminowy wykres amerykańskiego S&P 500, czyli amerykański rynek, który też z pewnością większość z was doskonale kojarzy. Tylko nie skala miesiąca, tygodnia, tylko 50 lat. I na tej skali, jeżeli umieścimy sobie kolejnych szefów Fedu, czyli znowu te zagrywki polityczne w praktyce bardzo dobrze pokazują, że każda hossa niestety się kończy. Ta z lat 70. została w praktyce zakończona przez tego pana, Paula Volckera, który został wybrany szefem Fedu w 79 roku. To, czego tu nie widać, to jest 15-procentowy spadek, bo tu skala jest logarytmiczna. Ale już kolejnego szefa Fedu z pewnością macie okazję kojarzyć, no bo to już Alan Greenspan. I ten pan, który w praktyce też, kiedy został szefem i zaczął schładzać koniunkturę, to mieliśmy do czynienia z tym czarnym czwartkiem w 87 roku, czyli potężnym spadkiem. Potem był Ben Bernanke, którego też z pewnością kojarzycie, i 2006 rok. Bernanke musiał czekać na swoją Bessę 2 lata. W 2014 roku, w lutym, ta pani przejęła stery Fedu i w praktyce to, co nie ma prawa się wydarzyć, to nie ma prawa nastąpić przecież spowolnienie w Stanach. Otóż spójrzcie proszę wyraźnie, że każdy z tych kolejnych szefów Fedu, nominowanych nomen omen politycznie, w praktyce na dobrą sprawę ma tylko jedno zadanie. Schłodzić koniunkturę po poprzedniku, aby wywołać kryzys, a potem rozbudzić tę koniunkturę. Więc pytanie, czy Janet Yellen faktycznie przyłoży swój kamyczek do tego gigantycznego kłopotu? Przyłoży, na 100%. To nie jest kwestia czy, to jest kwestia na pewno. Kwestią jest tylko, jak długo na to trzeba będzie czekać. A w tej chwili 2016 rok, no niemożliwe. No, czy wasze inwestycje są na pewno przygotowane na niemożliwe, które z praktyki w skali 50 lat spokojnie za każdym razem się powtarzały. No i tu śmiało można by przechodzić do zakończenia, zadając sobie pytanie, no ale to czy będzie gdzieś widać jakiś sygnał, że coś się dzieje, że coś się zmienia, że faktycznie poza takim elementem politycznym, niepewności, strachu, gdzieś jest jakiś jasny, konkretny taki sygnał, żebyście mogli zobaczyć, no dotknąć, pomacać, tak nie wiem, powąchać Hossę, otrzeć się o Bessę, zanim ona przyjdzie. Otóż w swojej pracy zacząłem zauważać coś, co pewnie większość z was miała okazję zobaczyć, ale nie wiem, czy sobie do końca uświadomić, że za każdym razem te sygnały oczywiście wstecz są dość dobrze widoczne. No bo analiza wsteczna zawsze jest skuteczna, to o tym wie każdy doskonale. A analityk to osoba, która doskonale potrafi ci wytłumaczyć, dlaczego jego prognoza z wczoraj się nie sprawdziła. I to jest bardzo wygodne. Więc czy da się to zobaczyć? Moi drodzy, da się zobaczyć oczywiście w mediach. To, co było w 2001 roku, to taki, tu był Times, gdzie na okładce Timesa pojawił się niedźwiedź, no i była mowa o śmierci akcji, że już akcje nie mają szansy rzeczywiście w ogóle rosnąć. Minął rok i się okazało, że zaczęliśmy największą hossę w dziejach. Potem była jeszcze ta obecna, trwająca. W 2008 roku, co z pewnością możecie już kojarzyć i większość z was pamięta spadki, na okładki Newsweeka z kolei wszedł słynny slogan z recesją. I to, jakby zapewne większość z was pamięta, było tuż przed 2009 rokiem i przed dołkiem, od którego zaczęło rosnąć. I teraz śmiało byście powiedzieli, ale Paweł, no to jakieś amerykańskie przykłady, Times, Newsweek, to ja mam to przeglądać te wszystkie informacje i na bieżąco monitorować, to się nie da. Oczywiście, że się nie da, ale pamiętacie tą gazetę? Znacie tą gazetę? To jest pierwsze wydanie Parkietu. Ktoś wie, kiedy było?
90. Wcześniej. 94, tak, dokładnie, 94 rok. Tutaj tego nie widać, ale to jest tam 14 luty 94 roku. O, tutaj, 14 luty 94 roku, no czyli w walentynki, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że powinniśmy obchodzić walentynki. Taki mały niuans był w 94. Od tego czasu, moi drodzy, jak ta gazeta się pojawiła, to 70% spadła warszawska giełda. Przepraszam Andrzeja Steca, jeżeli Andrzej to ogląda, jest redaktorem naczelnym Parkietu, to nie wasza wina, ale spadło. Pamiętacie, już trzeba powiedzieć świętej pamięci, tą telewizję? TVN CNBC Business? Miałem okazję wielokrotnie tam występować. Z pewnością też wielokrotnie oglądaliście występy prezesów, komentarze analityków. Wiecie, kiedy ta telewizja wystartowała? W którym roku? Tak, we wrześniu 2007 roku, czyli dokładnie w momencie, w którym WIG zaczął tracić i stracił 60%, a więc solidne tąpnięcie. Ja osobiście, jak zapewne część z was skojarzy, prowadzę taki program DNA rynków. Złośliwi mówią, że to dna rynków, no i że mówi się tylko o spadkach, ale w praktyce też sobie uzurpuję prawo, że to bardzo ważne medium ekonomiczne, bo ja powstałem, w zasadzie program powstał w 2011 roku i rok po tym warszawska giełda też spadła. A więc jest prosty element zależności. Tyle tylko, że co teraz to dla nas znaczy? W skali 2015 i 2016 roku znowu pojawiają się nowe media ekonomiczne. Inwestorzy, Parkiet TV, co pokazuje znowu mi, że kolejny sygnał mówi o tym, że jest jakieś zainteresowanie, że jest chęć dowiedzenia się tego czegoś więcej. I co? I od 2015 roku na razie z tym naszym warszawskim parkietem mamy kłopot. A więc czy da się wprost, łatwo, szybko zauważyć te ewentualne nadciągające kłopoty? Tak, oglądajcie media, patrzcie, czy coś nowego nie powstało, bo to pozwoli zobaczyć, czy coś się wydarzy, czy coś się nie wydarzy i czy da się na tym zarobić. I na sam koniec, jeszcze żeby zostało 10 minut na pytania, zasadniczo chciałem powiedzieć wam o jeszcze jednej rzeczy. Jako Związek Maklerów i Doradców w sumie za każdym razem staramy się podkreślać, że sama wiedza i umiejętności to trochę za mało, żeby dobrze się ze wszystkim wyrobić, bo można mieć młotek, można mieć tam siekierkę, można mieć zasadniczo jakąś tam rolkę do malowania i oczywiście dzięki temu zbudować gigantyczny, piękny hotel. Jeżeli zamiast tego dostaniemy jakieś takie jednorazowe, mało przydatne elementy, no to wtedy już zdecydowanie trudniej będzie zbudować coś ładnego. To oznacza, że umiejętności, talent, pasja to ważne rzeczy, ale narzędzia są potrzebne. I te narzędzia, oczywiście w naszym przypadku, wszystkich inwestorów, w praktyce są dostarczane przez nikogo innego, jak przez brokerów. I zasadniczo jest z tym czasem mały kłopot, bo zaufanie do tej części brokerskiej jest czasem mocno nadwyrężane. No, ktoś kogoś oszukał, jakieś sugestie, że ktoś rzeczywiście ma problemy. To w praktyce, jak sami widzicie, jest tego naprawdę całkiem dużo. Więc co należałoby zrobić? Bardzo uważnie patrzeć, jakie narzędzia się w praktyce wykorzystuje. I my w Związku Maklerów i Doradców przygotowaliśmy taki krótki raport, taką informację i takie zestawienie zasadniczo, na co trzeba by uważać za każdym razem korzystając z brokera. To, co w tym przypadku, tym najbardziej popularnym, tym walutowym jest istotne, to oczywiście to, jaki to jest typ, bo każdy z tych typów brokerów w praktyce ma znaczenie. Czy to jest market maker, Electronic Communication Network, czy ten STP, za każdym razem ma to swoje wady, może mieć to swoje zalety, ale my jako inwestor za każdym razem powinniśmy brać pod uwagę jeden i drugi czynnik. Jako inwestorzy na początku przede wszystkim powinniście zwracać uwagę na to, co rzeczywiście w tym konkretnym przypadku ma dla was największe znaczenie. Poza samym typem oczywiście jest ważne to, kto jest nadzorcą, czyli kto w praktyce nadzoruje taki podmiot, no bo takich możliwości jest naprawdę sporo. To, jaki jest wasz koszt, czyli oczywiście jaka jest wielkość tego spreadu i czy ten spread rośnie, maleje w danych konkretnych momentach. Jeżeli handlujemy w danym czasie, to najważniejsze oczywiście jest to, aby wtedy był ten spread najmniejszy. A poza typem, poza nadzorcą, poza spreadem jest coś,
na co większość w ogóle nie zwraca uwagi. Czyli, przepraszam, że się tak gapię, ale czekam, aż pan zdechnie. To trochę takie pytanie o punkty słupowe, gdzie za każdym razem jest to koszt, który trzeba brać pod uwagę. Koszt, tak samo jak koszt ewentualnej wypłaty, bo oczywiście bardzo chętnie każdy przyjmie gotówkę, żeby sobie pohandlować, no ale potem może się okazać, że dużo trudniej jest taką gotówkę rzeczywiście wypłacić. No i na przykład co się stanie, jak taki oddział się zamknie, gdzie faktycznie będzie nasza gotówka. Więc absolutnie na zakończenie, sami doskonale wiecie, że nie ma darmowego lunchu na rynku, a więc jeżeli ktoś z was chciałby taki raport podsumowujący dostać z tymi informacjami, z takim Excelem, gdzie rzeczywiście są te pięć argumentów, te pięć czynników wymienionych i pogrupowanych, gdzie można sobie łatwo, w przyjemny sposób je porównać z każdym nowym brokerem, z którego chcielibyście skorzystać, no to oczywiście, żebyście nie musieli, tak jak ten pan na urlopie, wyglądać ze swoimi inwestycjami, to warto korzystać z dobrych linii lotniczych i z dobrych narzędzi do inwestowania. No bo taka perspektywa nie jest specjalnie kusząca pod tym względem. Już Michał krzyczy mi, że taką dobrą sprawę powinienem kończyć, ale ponieważ ja zacząłem 10 minut później, to jeszcze pozwolę zadać wszystkim jedno pytanie. Zadać dobrze, słuchajcie, to żeby nie wszystkim jedno pytanie, myślałem, że Michał się zgodzi, wtedy będziemy mieli łatwiejsze negocjacje. Moi drodzy, jeżeli chcecie posłuchać o tym, co ja myślę o giełdach, gospodarkach na co dzień, w zasadzie co tydzień, to oczywiście zapraszam serdecznie na DNA Rynków. Tam śmiało te takie poglądy gospodarcze, czasem może trochę mniej popularne, ale staram się jak najbardziej bez emocji, bez przesytu i szumu informacyjnego mówić o tym, co jest istotne.